W dzisiejszym wydaniu Kroniki doroczne spotkanie Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża z nauczycielami i opiekunami szkolnych kół PCK. Kolejna i bez niespodzianek sesja Rady Powiatu z udziałem wicewojewody świętokrzyskiego. W auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich odbyło się coroczne spotkanie Zarządu Rejonowego PCK z nauczycielami i opiekunami szkolnych kół tej organizacji z terenu powiatu koneckiego. Na wstępie prezes zarządu Marek Werens zapoznał z programem spotkania, złożył wszystkim obecnym na sali pedagogom życzenia z okazji niedawnego ich święta Dnia Edukacji oraz zaprosił do obejrzenia krótkiego programu artystycznego przygotowanego przez nauczycieli i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich. Po zapoznaniu uczestników z wynikami konkursu w roku szkolnym 2010-2011 pod nazwą Nasza Szkoła Czysta, Zdrowa i Bezpieczna, uczestniczące w nim szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe w liczbie 15 otrzymały nagrody i upominki. Natomiast nauczycielka gimnazjum w Stadnickiej Woli, pani Ewelina Długosz, otrzymała z rąk prezesa odznaczenie honorowe PCK. Na zakończenie spotkania jego uczestnicy zapoznali się z regulaminem konkursu na rok szkolny 2011-2012 oraz 20. Olimpiadą Zdrowego Stadnictwa. 10. sesja Rady Powiatu przebiegała dość sprawnie i bez niespodzianek. Znaczna część obrad dotyczyła podsumowania działań powiatu za rok ubiegły w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i publicznego jego mieszkańców. Z przedstawionych w tym zakresie informacji wynikało, że nastąpiła pewna poprawa w stosunku do roku 2009. Po przyjęciu informacji radni przystąpili do głosowań nad 9 projektami uchwał, które dotyczyły m.in. zmian w budżecie, wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końsku oraz uchwalenia programu współpracy powiatu koneckiego z organizacjami pozarządowymi. Wszystkie projekty uchwał zostały jednogłośnie lub większością głosów przyjęte. Na zakończenie obrad głos zabrała pani wicewojewoda Beata Oczkowicz, dziękując za zaproszenie i wyrażając nadzieję, że na pewno nie jest to jej ostatnia wizyta w Końskich i na obradach Rady Powiatu.